Cześć kochani, witam was serdecznie dzisiaj z Nikolą. Nikola, o czym robimy odcinek? Taka totalna improwizacja. Nie wiem, co ty chciałaś. Dawaj, na przemian podajemy każdy fakt o drugiej osobie. Fakt, czyli rzecz, która na przykład jest... Aha, że coś takiego, że Natalia zawsze... Nie wiem, czekaj. No jakoś oczywista o czym jest. Nikola śpi z otwartą gębą. Dobra, to ja pierwsza zaczynam o tobie. No Nikola... Teraz już poważnie. Na przemian. Na przemian, słuchaj. Dobra, to jednak o Nikoli. Pierwszy fakt o Nikoli. No, śpi z otwartą gębą, no. Mała się w tle odezwała, że też. No. Dobra. Teraz ty pierwszy fakt o Nikoli. No, dobra. Nikola, to w ogóle nie jest śmieszne. No, bo mówię jak jest. Mówię, nie, no. Czemu ten telefon ci gaśnie i na nowo jakby... Bo się po prostu rozświetla i przyciemnia. No daj, no, jeszcze jakieś pierwsze do mnie. Czekaj. Ej, matko, zawsze miałam tyle takich rzeczy w głowie. No jakoś zwykłą rzecz o mnie, no. No czekaj, popróbowałam wymyślić. Ej, serio, nie wiem, zawsze mi... Tak, dobra, drugi fakt o tobie. Ja zawsze w tym pokoju na brudze, a ty zawsze po mnie sprzątasz i zawsze... A! Natalia to syfiara, strasznie syfi. A jak się uczę, to ja serio wolę mieć nawalone w pokoju. No, ale teraz już kichać tą naukę. Dobra, fakt o tobie, ty się nie znosisz uczyć. I ona zawsze go dojedna rzecz, że ja się nie będę uczyć, bo i tak tego zapomnę. Tak jest. Dobrze, kolejna rzecz. Trzeci fakt o mnie, no. Lubisz sushi? Ooo, no. I dużo pieniędzy na to idzie, aż za dużo. Aha, no, jak ja coś kupuję, taki fakt teraz od Nikoli, jak ja coś kupuję, to ona zawsze mówi, a ty wiesz, że musisz mi dać? Tak jakby, wiesz, jakiś pakt był podpisany z Nikolą, że trzeba, muszę jej dać. No. Dobra, czekaj. O, że masz dużo ubrania, a w mało chodzisz. W sensie, że masz bardzo dużo ubrań, a w większości nie chodzisz. To nie jest dobre. To nie jest dobre. Za to o piąty fakt... Czwarty? Nie wiem. Jo, nie wiem, dobra. Nie, nieistotne. Za to Nikola jest taka, że jak z nią się wchodzi do sklepu, to tak, jej się wiele rzeczy podoba, ale ona tego nie kupi, mimo że jej się podoba. Nie to... I później jak to kupi, to nawet jeśli to kupi, to ona w sumie nie będzie chodzić, bo ona mówi, a bo mi się jednak przestało podobać. Strata pieniędzy. Dobrze, kolejny fakt. To, że lubisz sukienki, ale to już chyba wie każdy. Nie, oni mogą nie wiedzieć, bo oni zawsze mieli nowy zoom od połowy w górę. No. Taki inny fakt o nas, teraz obydwu. Bierzemy od siebie rzeczy. Ona bierze ode mnie, a ja od niej. To chyba każde siostry tak robią. Nie, bo niektóre nie lubią się dzielić. No, ale i tak sobie pewnie... My przynajmniej jesteśmy nauczeni... Matko, ale mam laga w głowie. Ja nie mam jaja. Ty tak, czekaj. Może ich zastygła. Aha, dobra, to czekaj. Ty malujesz się tak jak ja przez wiele lat. No, rzęsy. Nic więcej. No. Tak, ja no. I Nikola, jakie ty masz porównanie ze mną ciemne włosy? No właśnie widzę i dlatego się zastanawiam. Bo ty masz te czerwone, do dzisiaj tak widać te takie czerwone. Dobra, jeszcze jak po jednym fakcie, no. Po jednym? No. Ej, zegar nam przestał działać! Co to się tu dzieje? No, pół do szóstej jest, a wczoraj to nieprawda. Ostatnio jak go oglądałam, to się zastanawiałam, czy na pewno znam się na zegarze, czy o co chodzi. Ja nie, ale ja. Bo już na live kilka dni przed mówiła, że on bardzo dobrze, w sensie, że on dobrze działa, a później jak oglądałam na zegarek, to miałam takie, matko, ale to co? Ale jaja. Dobra, czekaj, kolejny fakt o tobie to, że... Czekaj, mam kilka w głowie, ale nie mam, które powiedzieć. To dajesz. Dobra, kolejny fakt o tobie to, że... to, że jak gdzieś idziesz... No? Na przykład, nie wiem, gdzieś tam na jakieś spotkanie, to nigdy nie wiesz, co ubrać.
Matko jedyna, no to to jest racja. To jest taki... No, a ona mnie kiedyś, to też taki mini fakt, ona mnie kiedyś, jak przed spotkaniem z widzami, co ona obiecała, że pójdzie ze mną, ja już tym wszystkim widzom też opowiedziałam... No bo ja chciałam ubrać dresy, a ty powiedziałaś, że nie. Poczekaj, no daj mi dokończyć, bo oni nie wiedzą, o co chodzi. Ja ją miałam zabrać ze sobą i te dzieciaki też chciały właśnie ją poznać. W ogóle pozdrawiam wszystkie ludzie z Rybnika, bo to było spotkanie w Rybniku. I Nikola w ostatnim momencie powiedziała minutę przed busem, przed moim wyjściem, jakby na tego busa, powiedziała, że ona ze mną nie idzie, bo ona nie ma co założyć. Nawet nie macie pojęcia, jaka ja wtedy byłam wkurzona na nią, poważnie. No bo chciałam ubrać dresy, ale ty jej ubrałaś. No bo co to w ogóle jest jakoś logika, żeby pójść we dwie tak samo ubrane, jak na wariatki? Dobra, kolejny fakt od Natalii, że idziemy sobie w sklepie i nagle widzimy to samo ubranie. To mówi, a Nikola, weź te ubrania, będziemy miały te same. Ale gdzie na spotkanie ze mną? No i co z tego, a później chcę je ubrać, albo gdzieśkolwiek, to ty gadasz, nie bierz tego z mnie, co je. Bo jak to później będzie wyglądać? Ja jeszcze raz zadam to samo pytanie. Jak to później będzie wyglądać? No, ale co to jest za normalne, ktoś się ubiera tak samo? Tak! Wychodzi z Nike na spotkanie! Bo im co? To jest komar! Ten taki duży! Gdzie? No, ogromny komar, no. Ja taki. Wszedł. Wszedł? Bo cię zobaczył. To musiał cię postraszyć. Mózg mi pulsuje przez ciebie. Skoszył. A nie, przez ciebie 3 litery już bolą. Ej, patrz, jakbym ładnie tak wygląda. Czekaj. Ty zdajesz sobie sprawę teraz, że ktoś to ogląda, nie? I o tego nie będę przycinać. Dobrze, kochani. To na tyle w dzisiejszym... O, to sobie miała się pokazać. A to w następnym odcinku. Dobrze, kochani, to na tyle w dzisiejszym odcinku, który jest w ogóle bez przycieni. Widzieliście praktycznie wszystko. Pozdrawiamy was obydwie serdecznie. Cieszymy się, że jesteście buziaki. Wy się buziaki. Na końcu zatańcz.